Dzień dobry wszystkim, ja jestem Sebo 2021, a dzisiaj przedstawiam moje ulubione zajęcie. To, co zawsze robię z chłopakami w lato. I opowiem wam moją historię. Co się działo, dlaczego nie nakręcywałem wideo vloga, ale to przejdźmy do rzeczy. Teraz pokażę wam moją zabawkę. Tu starsi chłopcy ją wybiorą. Poczekajcie. To takie buty. Minutkę. Się długo składa. Oto jest moja zabaweczka. Niech pokażę. Zapalę światło i pokażę wam ją. Bo za ciemno mi jest. Dobra. Oto jest moja super zabawka. Staś dla chłopców. Są pociski. No to widzicie? Zabaweczka. Dla starszych chłopców. Ja jestem starszy. Kurwa, strzelę. Wow. Na szczęście nie było kulek. Bo bym już rozpierdolił. Co? A, opowiem. Będę kolegami kręcić filmy pokazujące wam o kurwa, odpadło, jak my robimy, co my robimy w lato na wakacje. Kurwa, a dziura zrobię w suficie. Co my robimy w lato, w wakacje, jak mamy czas. A to znaczy ulubione zajęcie, to jest wojskowe militaria. Opowiem i pokażę wam, jak się moją zabawkę składa. Na razie widać. Jest złożona. Samą składałem. A teraz pokażę wam, jak przed składaniem, jak było. To jest obudowa od snajperki. Pierwsze, co trzeba zrobić, wkładamy podparcie dla ramiona. Jest. Drugie, jest już. Wygląda jak shotgun. No, ale nie ma tutaj tego okoru armiowego. Drugie, wsadzamy nóżki, żeby nasz karabin mógł stać. Mamy. Trzecia sprawa to jest luneta. Zadajmy ją tutaj. I działa. Czwarta to jest rurka, przez którą pociski latują, i celownik. I jest. I ostatnia część magazynek, w której nie są ładowane, nie włożone są
co, trochę kulek, ale w pojemniku, ale nie na sprężynce. I oto jest zrobiony mój karabin, który wydałem za niego 250 zł, kupiony w MediaMarkt. Czy Nomi, albo w Tesco, czy coś, pewnie na minibadarku. No dobra, co zbieram, zawsze wydam. Pokażę wam. O kurwa, magazynek odpadł. Ja pierdolę. O kurwa. Wow. No widać więc, że działa. Raz, jak miał wypadek, nie kręciłem drogi, bo byłem w szpitalu. To jest raz. Dwa. Strzeliłem w tableta, który się popsuł i oddałem na 3-tygodniową naprawę, ale nie reperowali. Obiecuję, że będę tworzyć wideo vlogów oraz innych takich ciekawostek, różnych rozmów z ciekawymi ludźmi, z osobami, z youtuberami, naszymi youtuberami. I będę takie inne dopolere. To opowiedziałem o swoim karabinie. Mam też automatyczny karabin i uzolca jednego strzelnego. Badziewie. Ale zawsze można postrzelać. Na razie mam, nie wiem ile tam złotych, nie liczyłem. Sobie kupię automatycznie takiego karabina. Na razie to jest taki in model, jednostrzałowy, snajperkowy, który, no snajperkowy, jednostrzałowy. Tak mówię, dobra, opowiem. Jeśli kupię, to zrobię film, jak ja z kolegami, co my z kolegami robimy w wakacje, co my wykupiamy się, strzelamy. Oczywiście do ludzi nie strzelamy w życiu. No a teraz wam opowiem moją drugą historię, czemu nie nagrywałem vlogów na YouTube'a. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Druga sprawa, nie nagrywałem vlogów, bo tablet, mój ekran się rozwalił. Strzeliłem do niego i cały biał się zrobił, nie wiem co się stało. Pewnie odstrzelenia ze snajperki. Poza tym leżałem w szpitalu. Ciężka choroba była. Gruźlica. To jest problem dla nas. Każdy może się rozchorować w nią. I nie wiem skąd. Co wy robicie? Rozmawiacie, czy kichacie, czy przekazujecie rękoma, nie wiem jak to przechodzi z człowieka na człowieka choroba. Dużo ludzi na nią choruje, bo podobno była epidemia gruźlicy, nie wiem co się dzieje. Ludzie chorują, i młodsi, i starsi, i my. Nie wiem czego to jest. I tak i tam. Nie. Ale jak poznałem dobrych kilku kolegów, to jest fajne dziewczyny.
To jest problem, dylemat dla mnie. Po pierwsze, nudno w szpitalu, tam gdzie leżałem, miałem miesięczną izolację, ale mnie wyleczyli, iż mogłem chodzić do kolegi, do kolegów, do dziewczyn. Jedną poznałem, fajna jest. No. Taki tam. To było. Jeśli będziecie wiedzieć, gdzie to jest, to powiem wam. To jest Otwock, ulica Żeromskiego 57, oddział zakaźny płuc i chorób gruźlicy. Nie będziecie wiedzieli, że puściłem, że tam leżałem, więc pytajcie się. Pytajcie się o znajomych, jeśli będziecie leżeć, znajomych, kolegów i różnych osób. Dobra, będę się niedługo żegnać, a może nawet teraz, bo mam straszny dylemat z brzuchem. Dobra, teraz mam zamiar zamówić pizzę porządną, kolę, dobrą muzykę puścić i telewizję. Dobra, to teraz się żegnam i nie wiem, co nie będę robił. Nie, że jest te, zaraz zobaczę. Trudzi się. Wtorek. Właśnie. Czyli, jakby to powiedzieć, będę robić co wtorki. Co to będę robić co 2 tygodnie mojego wideo vloga? Nie wiem, no więc komentujcie, subskrybujcie, łapka do góry i nie wiem co tam jeszcze. A, dobra, i kończę. Co powiedziałem. Czyli komentujcie, subskrybujcie, łapkę do góry. Z tej strony był Sebo2001 i żegnam. Żegnajcie.